gorąco powitać dyrekcję szkoły. Wychowawców. Wszystkich nauczycieli. Szanownych rodziców. Oraz nasze koleżanki i kolegów oraz osoby im towarzyszące. Panią wicedyrektor, również poprosimy, żeby nigdzie nie uciekała, bo na sam koniec będzie chwila sławy dla was. Naszym wychowawczyniom, które opiekowały się nami przez lata edukacji, pokazując właściwe rozwiązania, otwierając umysły i przygotowując nas do dorosłości. Dziękuję. I Marta Wilamowska. Znajdujemy się aktualnie w hotelu Rudnik. Trwa studniówka pierwszego liceum ogólnokształcącego. Zabawa, muzyka, dobre jedzenie do białego rana, a za 100 dni maturka. Zobaczmy, jak bawią się uczestnicy studniówki. Thank you.
teraz Wiktoria i Filip. Wiktoria, jak trwały twoje przygotowania do studiów? Głównie mieliśmy próby poloneza na lekcjach WF-u, więc tak, mieliśmy bardzo dużo zajęć, bardzo dużo godzin. Będzie ciężko wrócić do normalnych jakichś zajęć, takich bieganie i tak dalej. No. Dziękuję. Filip, a jak twoje przygotowania do matury? Zacząłeś już coś się uczyć? Nie no, ja wychodzę z filozofii, że 100 dni do matury, zaczniemy za 10 dni, więc blisko będzie na razie nic, ale na pewno, pozdrawiam panią Mirosławę Cieślak, na pewno zacznę się uczyć polskiego. Dobra, trzymamy kciuki. A jak się bawicie na studniówce? Jak wasze nastawienie na dalszą zabawę? Spoko, bardzo dobrze, chyba się bawimy, ale jeszcze super się bawimy. Na razie jest godzina 22 i było bardzo mało tańczenia, więc liczę na... Prawda, ale jest super fotobudka, naprawdę, bardzo fajna. Super, oby więcej tańczenia. Dziękuję wam. Kolega tutaj jest jako osoba towarzysząca. Na swojej studniówce niestety nie był. Spotkał go COVID, więc nadrabiasz. Jak się bawisz? Ogólnie bawię się bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba atmosfera tutaj. DJ bardzo fajne muzyki gra. Co tu chcieć więcej? Jedzenie dobre? Mogłoby być lepsze, ale wiadomo, za darmo to i ocet słodki. Okej, dziękuję. Zabawa trwa w najlepsze, 100 dni do matury, muzyka, jedzenie, jak oceniasz? Bardzo mi się podoba, zabawa wręcz bym powiedział, że jest szampańska i bardzo się dobrze bawię. Torcik, dobry? Smakował mi, są to definitywnie moje smaki. Uważam, że gdybym go nie zjadł, byłoby mi bardzo przykro. Na razie myślicie o zabawie, ale krokami się zbliżacie do egzaminu dojrzałości. Jak oceniasz swoje przygotowanie? Na razie moje przygotowanie przebiega w bardzo ciężkich warunkach. Mam nadzieję, że zdobędę się na pełną moc i przygotuję się w 100% do matury. Dziękujemy ślicznie. W dzisiejszy wieczór? Bardzo dobrze. Młodzież widzę chyba też dobrze się bawi. Chyba przede wszystkim DJ jest. Jest dobry, bo gra różne utwory, jeżeli tak mogę powiedzieć. I chyba coś z waszego pokolenia i coś z naszego pokolenia. Super, to najważniejsze. No. A jak ocenia pani swoją własną studniówkę? Ile to już lat? Bo dawno, bardzo dawno temu. Ale za moich czasów to się bawiono przy zespole. Czyli była muzyka na żywo. Jak pamiętam, byli to koledzy z młodszej klasy, którzy grali nam podczas studniówki. A że jeden chyba z nich był wielbicielem Beatlesów, więc dużo utworów było z Beatlesów. Ale mile wspominam, mile. Dziękujemy ślicznie. Przerwa w zabawie. Odpoczywacie, a może muzyka nie dopisała? Szczerze mogliby trochę zmienić klimaty muzyki, jak i również lekka przerwa. Trochę się za duszno zrobiło na sali. Okej, okay, tłum nie jest. A jak jedzonko? A jedzonko bardzo dobre, bardzo dobre. Tort również. Torcik nie za słodki? Nie za słodki, dobrze nasączony. Dziękujemy ślicznie. Daj mu